Jest nowy rekord średniego wynagrodzenia. Według GUS-u w marcu wyniosło około 7,5 tysiąca złotych brutto, co oznacza, że rok do roku wzrosło o ponad 12%. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Nie każdy Polak odczuł wzrost pensji, za to wielu odczuło rosnące koszty życia. Są jeszcze inne ciekawe dane. Młodzi ludzie według sondażu Interi chcą jeszcze krócej pracować. Paweł Naruszewicz. Jeśli wierzyć danym, polski pracownik żyje w krainie mlekiem i miodem płynącej, a pracodawcy rzucili się do podwyżek. Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie przekroczyło w marcu 7,5 tysiąca złotych brutto. To ponad 800 złotych więcej niż w marcu ubiegłego roku. Ten wzrost rok do roku szacujemy, że wyniósł 12,6%. Przeciętne wynagrodzenie badane jest na podstawie danych z przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 9 osób. Pracuje w nich niespełna połowa Polaków. Druga, niebadana połowa drastycznie zaniżyłaby statystykę. Jeżeli popatrzymy na całość gospodarki, no to szacuje się, że ta mediana wynagrodzeń niestety nie jest tak optymistyczna, bo to szacuje się, że to będzie około 5 tysięcy złotych brutto. Podwyżki co prawda w wielu miejscach były, ale nie zawsze dogoniły inflację, która w marcu tego roku przekroczyła 16%. U nas w pracy powiedzieli 7. 7%? Tak. Wystarczy, nie wystarczy? Patrząc na to, że chcę przejść teraz na mieszkanie, bo mieszkam aktualnie w akademiku, to nie starczy. Dwucyfrowa już od ponad roku inflacja skutecznie odchudza portfele Polaków. Kiedyś za stówkę można było mieć pełen koszyk, teraz no, za stówkę są, nie wiem, 2, 3, 4 rzeczy maksymalnie. Podwyżki okazały się nagrodą pocieszenia dla społeczeństwa, które biednieje i nadal będzie biedniało. Przedsiębiorcy podnoszą te pensje, no jednocześnie przekładając to na koszty swoich produktów i usług. Jeżeli przekładają to na koszty swoich produktów i usług, to napędzają dalej rozpędzoną inflację i w zasadzie koło się zamyka. Według wyliczeń NBP na koniec tego roku inflacja wyniesie poniżej 12% i w następnych latach drastycznie spadnie do 3,5% za 2 lata. Za moment, już od kwietnia myślę, od właśnie tych dni, w których żyjemy teraz, zobaczycie Państwo mocne obniżenie inflacji, mocny spadek inflacji. I tak już będzie się działo, do wyborów i po wyborach. Na razie nie tylko życie staje się coraz droższe. Żeby pochować, przepraszam, człowieka, no powiedzmy nawet tak skromnie, to 13 tysięcy to tak trzeba. A zasiłek wynosi 4 tysiące złotych i nie wzrósł od 12 lat. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dopiero analizuje możliwość zmiany zasiłku pogrzebowego, a Polacy coraz bardziej chcą jeszcze jednej, dużo poważniejszej zmiany. Z sondażu dla Interi wynika, że prawie połowa Polaków, im młodsi tym bardziej, chce obniżenia wieku emerytalnego do 62 lat dla mężczyzn i 59 dla kobiet.